jak ktoś narzeka na PiS, proszę nie brać pieniędzy i powiedzieć tak, to są pisiorów pieniądze, ja nie chcę tych pieniędzy. Taki ciemny jest pan? To są pańskie pieniądze. Pan da mi spokój z tym PiSem, bo się od razu denerwuje. By mnie to, że po prostu lubię Polskę i Polaków, to pewnie by mnie to nie było. W tej Polsce zawsze było źle, i było źle, i jest źle, i będzie źle. A ten PiS, PO, nie s***alają. Ludzie wyjdą na ulicę, tylko nie wytrzymają. Czy za PO było lepiej? Czy Polakom lepiej żyło się za rządów Donalda Tuska? No, czy też może teraz żyje im się lepiej, kiedy rządzą PiS i Jarosław Kaczyński? O tym dzisiaj. Czy za Platformy lepiej, czy za PiSu lepiej? Lepiej nie mówić. O, na pewno za PiSu, proszę pana. Ale komu dali? Wszystkim. Jak obiecali, to dali. Obiecali 500+, dali. Wyprawki dla dzieci, dali. Ale nie zastanawia się pan, że pana wnuki będą płacić? Przekop mnie, że jej obiecali, zrobili. I rząd spełnia wszystkie oczekiwania ludzi. Jeszcze nie słyszałem, że jakieś obietnice były odrzucone. Powiedziane było i niespełnione. Których? A pani też tak uważa? Nie, absolutnie nie, proszę pana. Taki bałagan, co jest teraz. Co komu odpisać, że nauczyciele nie dostają pensji. Niesamowity bałagan. Nigdy jeszcze tak nie było. Pa, pa. Ale to trzeba powiedzieć tak, ja pisiorów pieniędzy nie chcę. Odrzucam. Po co biorą pieniądze? Po co ludzie biorą pieniądze? Powinni powiedzieć, ja nie chcę tych pieniędzy. Nie chcę pisiorów pieniędzy. Ale pan chce. Proszę pana, ja popieram ten rząd. Ceny za Platformy większe były. Jeszcze było drożej za Platformy? Było gorzej. Poważnie, no. Ceny nie odgrywają roli, proszę pana. Nie. Bo za każdych rządów są ceny różne. Wyższe i niższe. Proszę panią, proszę pana, nawet ludziom się żyje lepiej. To widać. Każdy to mówi. Bardziej uśmiechnięci, tak. Zadowoleni. Zadowoleni. Dzień dobry sobie mówią nawet. Prawda? Ja myślałam, że naprawdę ludzi tak myślących jest bardzo mało. Jestem przerażona. No bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jakie będzie nasze przyszłe pokolenie. Jakie będzie pokolenie? W jakim słowa znaczeniu? Momencik. W szkole? W jakim słowa znaczeniu pani mówi? Ma pani dziecko w szkole? Nie ma pani pojęcia o służbie zdrowia, o szkole. O wszystkim mam pojęcie, proszę pani, bo śledzę. Śledzę media prywatne, śledzę media publiczne i proszę mi nie mówić takich rzeczy. Układy są. Są układy i dlatego popierają Platformę. Kto ma w rodzinie układy z tamtymi, to było dobrze. Ale narodowi się żyło gorzej. Boże, pani co, wystarczy popatrzeć, tak, po prostu. A propos pytania, żyłam spokojniej przede wszystkim. Wiedziałam, że jutro wstanę, jak miałam 100 zł, to jutro też mam 100 zł. Dzisiaj jestem niepewna jutra i niepewna jestem tego, w jakiej rzeczywistości się obudzę. A pan, proszę? 5 gwiazdek. Co 5 gwiazdek? No to niech pan sobie dopowie. Chyba 8. 8? O, no to dobrze. Ludzie trzeba mówić prawdę. Ludzie trzeba się boją. Mów mi prawdę w oczy. Trzeba mówić prawdę. Boją się prawdy. Warszawa jest zabetonowana biznesem. A w Warszawie rządzi deweloper. Mówi mi się prawdy mówić, bo ludzie drżą, nie chcą prawdy słyszeć. Trzeba się wyprowadzić na wieś. Proszę pani, bo pani to widzę, że jest ze wsi, ale to nieważne. Ważne jest, że trzeba mieć. No patrzeć, może bez takich, wie pani, bo to. A pani kiedy lepiej się żyło? Za Platformy czy za PiSu? Za Platformy. Pani lepiej za Platformy? Tak. Lepiej, dużo lepiej. Jaki argument ma pani, że za Platformy lepiej? Chcę wiedzieć mojego argumentu. A pani. A proszę, ale widzi pani, proszę argumentować. A właśnie. Nawet a dlaczego pani tak twierdzi? Proszę powiedzieć. Żyje lepiej teraz. Oczywiście, panu teraz tak. Lepiej. Tak, oczywiście, że tak. Ale, przepraszam, jak panu też lepiej, to już wiemy. Jak ktoś narzeka na PiS, proszę nie brać pieniędzy i powiedzieć tak. To są pisiorów pieniądze, ja nie chcę tych pieniędzy. A to są ich pieniądze? Taki ciemny jest pan? To są pańskie pieniądze. Proszę pana. Przychodzą proszę pana. Stare z Grety i ustawiają życie dla młodych.
Szkoda słów dla tych ludzi. Podoba się panu ta ideologia? Demoralizowanie dzieci. Podoba się panu? Panią już nigdy nie demoralizuje. Podoba się panu to, co się dzieje teraz? Powiem panu szczerze. Szczerze. Tragedia jest w tym kraju. Poważnie. A ten PiS, PO, nie spierdalają. Tak szczerze. Tragedia. A dlaczego? A to co, bajka jest? Widzi pan, co się dzieje? No bajki nie ma, no wiadomo. Nigdy nie było. No, to wszystko. Dobra, jaki to pan zostawił chyba jakiś... Tak, koszynikarz. To kebaba czy... Za komuny się lepiej żyło. Teraz to w ogóle, co się dzieje w tym kraju, to w ogóle jest kibel. Całe te PO, te PiS. PO też. Prosto samo. Przez garstka ludzi ma dobrze i co, a reszta to co? Ludzie wyjdą na ulicę, tylko nie wytrzymają. Wszystko dobrego. Teraz też dzieci dostają 500 zł. Od, no, nie ciężko. Wtedy nie było, a teraz dostają 500 zł i dzieci. To te w Polsce takie. Ale za 500 zł kiedyś można było sobie kupić 50 kebabów, a dzisiaj 2,30. Drogo jest wszędzie, mówię, że wszędzie jest drogo. Nie tylko tu te w Polsce. Pakistany, Niemcy, ale wtedy było minimalne 1750, a teraz jest minimalne od 1300-1200. Czy za PO było lepiej, czy teraz jest lepiej? Ani teraz lepiej, ani za PO. A dla mnie odwrotnie, za PiS jest dobrze. Dobrze? Tak, ja skorzystałam bardzo. Na czym? Naprawdę. Rewelacja. Ładne takie króliczki. Kiedy się lepiej żyło, pani powie? Za PO, czy teraz za PiSu? Pan da mi spokój z tym PiSem, bo się od razu denerwuje. Jak się nie porozumie ta koalicja, to wie pan, to nie wiem co, to im nie daruje. Dobrze? A dobrze jest? Panu dobrze? Bo mnie źle. 100 razy się lepiej żyło. Nie powiem więcej nic na ten temat, bo zacznę przeklinać. Proszę bardzo, to nie szkodzi, ja wypikam. Nic się nie dzieje, proszę pana, nic się nie dzieje. Według mnie jest coraz gorzej. Ja naprawdę, szczerze mówiąc, to współczuję, że ja mam dzieci, i które są w wieku tego pana, co nagrywa. Żyło się lepiej. Teraz jest naprawdę i bałagan, i zawiść, i wszystko się jest po prostu źle, no nie podoba mi się. Bardzo dużo ludzi zmienia zdanie, nawet tutaj znam osoby, które bardzo zmieniły zdanie. O tym, co teraz jest, a co było. Że za PiSu będzie lepiej, a się okazało, że teraz ci, którzy tak klaskali, teraz naprawdę szczęki im opadają. Jest gorzej i będzie jeszcze gorzej, jeśli będziemy dalej głosować na PiS. A PO? To jest bardzo podobne, to tak samo kościółkowa partia, więc oni są bardzo podobni do siebie, może nie tak szpudni jak PiS. No teraz jesteśmy tacy wszyscy do ziemi. Jacek, niech pan jeszcze raz pokaże. No teraz jesteśmy bardziej dogniatani do ziemi. A inflacja? No, siła nabywcza się liczy. Więc mi żyło się lepiej wtedy niż teraz. Jest ciężko. Gdyby nie to, że po prostu lubię Polskę i Polaków, to pewnie by mnie to nie było w tej chwili. Teraz lepiej? Teraz lepiej. No bo tu zdania podzielone są, ludzie mówią, że już... No, zapomniało się niektórzy, jak za 5 zł pracowali i najniższa krajowa była 1600 zł, prawda? To były inne czasy za Platformy i to było taniej. Ale ja nie wiem, wydaje mi się, ja jestem w tej chwili już bezpartyjna, bo już nie mam siły na to, co się dzieje, ale wydaje mi się, że lepiej było za Platformy. Lepiej to będzie. Naprawdę? Chyba. No, wielki optymista albo po prostu zakochany w PiSie. Za Platformy się żyło lepiej czy teraz? Teraz lepiej. Co? Teraz lepiej, a co? Dobrze jest. Panu kiedy się lepiej żyło? Za Platformy czy za PiSu lepiej? No wiadomo, że za Platformy. No pan też młodziej jest. Kto?
No kto? Pisiaki, no a kto? Ile to afer było? Nie ma, nie wie pan ile? Trudno policzyć, bo to wie pan, nie ma człowiek tylu palców. Kiedy się lepiej żyło? Za Platformy, czy teraz się lepiej żyje? Teraz, proszę pana. Naprawdę? Naprawdę. Ale się pani tak ładnie uśmiechnęła. No to, proszę pana, z nowym rogiem trzeba się ładnie uśmiechać. A naprawdę za Tuska gorzej? Naprawdę, bo... no, niech pan mi nie mówi. Nie wymawia nazwiska tego człowieka, bo... Nie... Dlaczego nie mogę wymówić nazwiska Tusk? Ja nie lubię, nie chcę. Ale to jak pani słyszy Tusk, to aż tak panią... Było mało patriotyzmu w kraju. I to mnie bardzo denerwuje. Młodzi ludzie muszą być wychowani w patriotyzmie. A pani lepiej za Platformy było, czy za tu teraz jest lepiej za Kaczyńskiego? Niech pan mnie nie rozśmiesza, dobrze? Jak poważne pan pytanie. Mówi o Platformie, to mnie od razu zęby bolą. Niech pan idzie stąd. No słucham. Naprawdę tak było źle za Tuska? Obrzydliwie i beznadziejnie, proszę pana. I ja wiem, co mówię. Ale co było obrzydliwie? Wszystko. Nie było nic mądrego. Nic, kompletnie. No. Ale jak to, że panią zęby bolą, że... No jak o tym rozmawiam. Że tyle czasu straconego Polacy mają. Pytanie, jak się żyje? Żyje się na krawędzi wytrzymałości, że wie pan, ja mam 72 lata. Pracowałem 41 lat zawodowo. Emerytury dostałem 1890 zł po 41 latach składkowych. Składkowych. 41 lat składki opłacałem. I dzisiaj on mnie musi dopłacać 400 czy tam 500 zł do gazu, żebym ja mógł ogrzać domek swój? To tak się żyje? No to pan jest młody człowiek, pan odpowie właśnie. Wie pan, jak mój syn odpowiedział? Mówi, tato, mówi, ja jestem obywatelem świata. Wykształciłem syna, 4 języki, wszystko. Ja jestem obywatelem świata, ale w tej Polsce zawsze było źle i było źle, jest źle i będzie źle. Bo oni się nigdy nie pogodzą, oni sobą żyją. PiS i PO, oni sobą żyją. Kłócą się ze sobą, a my to jesteśmy dodatkiem, kurwa, do tego, żebyśmy mogli jeszcze ostatnią złotówkę zapłacić do Skarbu Państwa. I mnie się najlepiej żyło dawniej. Za komuny? Tak, za komuny, proszę pana. A dlaczego? Proszę komuno wróć. Komuno wróć? Mnie było dobrze, proszę pana. Miałam pracę, miałam wszystko. Ktoś sobie pomyśleć może, że pani sobie tutaj jaja robi. Ja sobie jaj nie robię, ja mówię uczciwie. Piszcie w komentarzach, czy lepiej żyło wam się za Platformy, czy może lepiej żyje wam się teraz za PiS-u. I widzimy się za tydzień w komentarzach. Na pewno jakiś bardzo interesujący temat i mnóstwo wyczerpujących, niezwykle interesujących wypowiedzi.